W dzisiejszym odcinku poznacie historię powstania tych potężnych Niderlandów. Będzie to historia krwawych starć w walce o wolność, rycerskiej chwały, jak i przygód na nieznanych lądach, by ostatecznie stworzyć kraj dobrobytu i szczęścia. Witam imperialistów w fabularyzowanej kampanii, tutaj Lukas. Holandia to bardzo małe księstwo położone na skraju Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż samo księstwo jest uznawane za jego część, to prawdziwym władcą Holandii w 1444 roku jest książę Filip III Burgundzki, którego wpływy tak naprawdę rozciągają się na praktycznie wszystkie księstwa w regionie Niderlandów, zwłaszcza te bogatsze, czyli Flandrię oraz Brabancję. Holandia ma bardzo bogate oraz bardzo rozwinięte prowincje, przez co jest zamożnym krajem z możliwością utrzymania sporej ilości wojska. Stany społeczne cieszą się pewnymi przywilejami. I tak, stan duchowny wspiera administrację państwową. Dodatkowo mamy religijnych dyplomatów, przez co nasi dyplomaci mogą skuteczniej działać na arenie międzynarodowej. No, przynajmniej w sferze katolickiej. Klerykalna edukacja przyspiesza proces reformowania naszego kraju, żeby stał się bardziej nowoczesnym państwem. W zamian za zwierzchnictwo nad koroną, stan szlachecki wspiera Holandię militarnie, a za szereg przywilejów handlowych stan kupiecki wspierał nas tańszymi pożyczkami oraz działania dyplomatyczne. Podczas Zgromadzenia Narodowego zdecydowano się wypełnić misję dla szlachty, przez co jeden z jej członków będzie pracował za mniejsze pieniądze. Tak, aby to wykonać, znowu zrobiłem trik oczywiście na rekrutację wojska i jego cofnięcie, by natychmiast potem spłacić wszystkie nasze zadłużenia. Na dworze holenderskim zatrudniono artystę Adriana Nimiegena, jak i bardzo utalentowanego dyplomatę Rembrandta Hilversuma. Za jakiś czas powinien się zjawić również nasz minister od spraw militarnych, Adrian Kosters, który na szczęście będzie pracował dla nas za pół darmo. Ale uwaga, pod koniec roku 1444, pewnej zimnej listopadowej nocy, został zawiązany w Holandii spisek, by wyrwać się spod władzy burgundzkiej i może za jakiś czas ustanowić własny, wolny kraj. W tym celu spiskowcy wysłali swoich przedstawicieli do króla Karola VII, władcy Francji, żeby uzyskać jego poparcie w dążeniach niepodległościowych, jak i do władcy Aragonu, króla Alfonsa V. Kraje te postrzegały Burgundię jako wroga. Niestety, austriacki cesarz nie chciał wesprzeć dążeń Holandii do niepodległości, ponieważ miał przyjazne nastawienie do Burgundii. Za resztkę pieniędzy zrekrutowano wolną kompanię najemną, która miała wspierać dążenia niepodległościowe Holandii. Wprowadzono też przywilej nadający pewne prawa oficerom pochodzącym ze stanu szlacheckiego. Dowódcą holenderskich wojsk został generał Gaspar Hendrik. 12 grudnia 1444 roku wybuchła holenderska wojna o niepodległość. I tak, sprawę Holandii wsparła Francja oraz Królestwo Aragonu. Na tymczasowego przywódcę Holandii został wybrany hrabia Jan II von Glimas. Pamiętajcie, że ten władca jest totalnie losowy i losuje on się w momencie wypowiadania wojny o niepodległość. Tutaj oczywiście udało mi się za pierwszym razem. I co ważniejsze, na pierwszym triku miesięcznym zostanie wam wybrana cecha, więc jeżeli na jakąś konkretną polujecie, pamiętajcie o tym. Na szczęście nie musicie pamiętać o promocjach na Enebie, gigantyczna wyprzedaż symulatorów wszelakich, link jak zwykle w opisie. Na szczęście nasz książę Jan II okazał się być dość ostrożnym władcą, co na pewno mu pomoże w przyszłych podbojach. Holenderska armia wycofała się na razie do Amsterdamu, no i tutaj jest broniona przez fortecę w Den Haag, która dodatkowo została wzmocniona i przygotowana na długie oblężenie. A wiadomo, że walka o wolność Holandii będzie dość drogą sprawą, dlatego zaciągnięto tańsze pożyczki u stanu kupieckiego. Wysłano też dyplomatów do poprawienia relacji z cesarzem austriackim oraz z władcą Francji. Widać, że armia francuska skupiła się w pierwszej kolejności na bitwach w regionie Brytanii. Za to armia aragońska z nieznanych powodów wycofała się z Burgundii Zachodniej i zaatakowała również Brytanię. Holenderska flota działała u wybrzeży Holandii i dostarczała zaopatrzenie do naszej fortecy w Den Haag. Jednak też unikała starć z flotą burgundzką, bo ta jest dużo silniejsza od naszej. Mała podpowiedź do waszych kampanii. Idealny scenariusz to taki, w którym Austria oraz Francja wspierają waszą wolność, bo wtedy to ułatwi wasze dalsze podboje w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Bez sojuszu z cesarzem będzie on od was żądał za każdym razem zwrotu podbitej ziemi w cesarstwie. Na nieszczęście dla przebiegu naszej wojny Francuzi zdecydują się na starcia mniejszymi siłami, przez co przegrywają starcia z Burgundią. Jednak żeby odnieść to zwycięstwo, Burgundia musiała cofnąć swoją armię, która oblegała Den Haag. Holenderskie wojska ruszyły następnie na Antwerpię w celu przejęcia tej fortecy, jednak nie będą szukały zwady z wojskami księstwa burgundzkiego. Dlatego jak tylko nasi szpiecy wykrywają tą burgundzką armię w naszym kierunku, a ja się cofam. W międzyczasie została przywrócona stabilność w naszym kraju, bo jednak wyrwanie się spod władzy księstwa burgundzkiego spowodowało powstanie pewnych napięć społecznych. No ale kiedy wojska burgundzkie przybyły do naszej stolicy, no to żal na nie nie uderzyć, tym bardziej, że są pod wodzą Filipa III, który jest naprawdę dobrym dowódcą. A tutaj w samych bitwach mamy dość wyrównane szanse. Mimo wszystko bitwa kończy się porażką wojsk holenderskich. Mimo trwającej wojny w naszym kraju został zorganizowany europejski turniej rycerski. Naprzód ku chwale! Pod koniec roku 46 udało się Holandii zawrzeć pokój z Brytanią. Oczywiście za pieniądze i wojenne reparacje. A po niemal rocznym obrążeniu padła forteca Wrysel, zdobyta przez dzielne holenderskie wojsko. Następnie armia holenderska wyruszyła wraz z pomocniczym wojskiem francuskim do bitwy z Burgundią o swoją własną stolicę, odnosząc tam dramatyczne zwycięstwo nad Burgundczykami. W międzyczasie narodził się nowy następca tronu, William. Nie wróżyłby mu udanej przyszłości. Po ponad 4 latach zaciętych wojen w maju 1948 roku Holandia wreszcie uzyskuje niepodległość, rozszerzając się o terytoria Flandrii. Francja za pomoc zyskała ziemię w zachodniej Burgundii, w traktacie pokojowym niezażądaną terytorium w Brabancji. Mimo iż w Antwerpii znajduje się bardzo prężnie działający port handlowy. Bano się reakcji cesarza austriackiego, który mógł zażądać zwrotu tych terytoriów dla Brabancji. Ta wojna zdecydowanie należała do tych krwawych, no ale w jej wyniku zyskaliśmy w trzeci w kolejności najbogatszy port w regionie handlowym English Channel. Oczywiście pierwszy najbogatszy to jest nasza stolica Amsterdam, która jest tylko przyćmiona przez anglosaski Londyn. Nasze małe księstwo jest zagrożone przez Fryzję, Gelre oraz Utrecht, dlatego będzie ich postrzegało jako rywali na arenie międzynarodowej. Zostało zawarte też małżeństwo z rodem Walezjuszy z Francji, jak i z Królestwem Aragonu. W celu zmniejszenia wydatków na armię, z armii usunięto wszelkie oddziały jazdy, które były dość drogie w utrzymaniu. Na ich miejsce powołano dodatkowe regimenty piechoty. W celu zabezpieczenia naszego młodego księstwa, nasz książę zdecydował się zaatakować Fryslandię, oczywiście Brunswick ich wspomoże, jednak nasz cel będzie polegał tylko i wyłącznie na osłabieniu tego kraju, bo jednak nasze młode księstwo wzbudziło spore zainteresowanie w krajach ościennych. Śmiałym atakiem wojska Fryzji zostały totalnie rozbite. W krótkim czasie Fryzja padła, niestety to wciąż nie zakończa naszej wojny. Po wprowadzeniu naszej administracji na nowo zdobytych terenach, Holandia potwierdziła swoją suwerenność. Brunswick zawarł z nami pokój dopiero po upadku ich stolicy, a nasza wojna o upokorzenie Fryzji zakończyła się niesamowitym pokazem siły. Dlatego Holandia rozochocona tym zwycięstwem zaatakowało już biskupstwo Utrechtu, również o upokorzenie. Sama wojna niestety trwała dość długo, ale zakończyła się naszym zwycięstwem. Utrecht został upokorzony. Na nowo podbitych terytoriach zmniejszono autonomię, a Rada Stanów wybrała, że powinniśmy skupić się na polepszeniu relacji z papiestwem. Może zostaną naszym sojusznikiem. To powinno wpłynąć pozytywnie na postrzeganie nas przez resztę krajów w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Wysłano też dyplomatów do Anglii w celu poprawienia relacji pomiędzy naszymi krajami, aby przyspieszyć proces rozprzestrzeniania się pewnych nowoczesnych idei po naszym kraju. Holenderskie okręty znowu mogły zacząć pływać po English Channel, przez co nasi kupcy będą mieli tutaj większe dochody. W przeciągu 10 lat całkowity dochód naszej małej Holandii praktycznie się podwoił. Nasz książę Jan rozwinął infrastrukturę w stolicy, chcąc jak najszybciej ją rozbudować, by stała się najbardziej znaczącym portem handlowym w okolicy. W Brabancie wybuchła rebelia. Czy uda jej się wyzwolić ten kraj spod władzy burgundzkiej? No zobaczymy. Są na to naprawdę spore szanse. I niestety w marcu 1955 roku miał miejsce nieszczęśliwy wypadek i nasz młody następca tronu ginie. I tak oto księstwo Brabantu uwolniło się spod władzy burgundzkiej. W samej Burgundii w wyniku właśnie nieszczęśliwych wojen, które ona stoczyła i bardzo złego zarządzania jej obecnego władcy, wybuchła wojna chłopska.
Kiepska. Narodził się nowy, wspaniały dziedzic. Nieważne, że nie z prawego łoża. Zaciągnie to nowe zobowiązania u kupców w celu unowocześnienia naszego państwa. Z tego też powodu pojawiły się nowe idee w nim rozwijające się. Nasz władca wiedział, że Holandia to mały, bogaty kraj z dużą ilością ziemi nadającej się jeszcze do rozwoju. Dlatego skupił się na nowoczesnej infrastrukturze, która wpłynie korzystnie na ten rozwój. Anglia również wykorzystała słabość Burgundii i zaatakowała jej terytorium. Nie ukrywam, może prowadzić to do ciekawych przyszłych rozwiązań. W międzyczasie nasza dyplomacja skupia się na tworzeniu roszczeń do ziemi burgundzkich, jak i przekonywania Francji do pomocy w naszych przyszłych posunięciach dyplomatycznych. I tak oto nadarzyła się pewna okazja. Anglia przejęła terytoria burgundzkie w Pikardii. Nasz książę przy pomocy Francji zaatakuje Anglię w celu zdobycia Calais, jak i kilku pozostałych prowincji z regionu Pikardii. W międzyczasie nasz książę Jan II wprowadza reformę ministrów naszego kraju, żeby wykorzystać ich doświadczenie, przecież wcześniej w zarządzaniu Imperium Świętego Romana. Wojska angielskie lądują na południu Francji, rozbijając ich niższe wojska, chociaż chyba niestety armia francuska się ogarnęła i rozbija pomniejsze armie angielskie. Ostatecznie jednak przegrała. Dzięki dobrej polityce rządu przyspieszono reformę instytucji państwa, jak i wprowadzono szereg przywilejów dla ministrów, dzięki czemu zgodzili się pracować za mniejsze pieniądze. Pod Haute-Poitiers doszło do wielkiej bitwy z wojskami angielskimi. Oczywiście pierwsze uderzenie, prym w natarciu, wiodły wojska holenderskie, które zostały wsparte przez wojska francuskie. Dzięki temu odnieśliśmy gigantyczne zwycięstwo. Wojska francuskie przekroczyły również Pireneje, kierując się w stronę Portugalii. O nie! Co za wieści z Imperium! Część księstw włoskich zdecydowało się od niego odłączyć. Czy tak się stanie? No dobra, wszyscy wiemy, że się odłączą, bo cesarz zdecyduje się porzucić Włochy. My wykorzystajmy to, że cesarz pała do nas miłością i zawiążmy z nim mariaż królewski, co w przyszłości doprowadzi do powstania sojuszu austriacko-holenderskiego. Nasze wojska uderzyły na Lizbonę, niestety muszą się wycofać, ponieważ doszło do buntu szlachty w naszym kraju. Dobry moment wybrali. Na szczęście doszło do bitwy pod naszą stolicą, gdzie rozbijamy tych buntowników. Wojska pod dowództwem Christmana Smutsasa chciały spuścić łomot Anglii. O, w międzyczasie doszło do wyjścia księstw włoskich z Hre i udało się, wojska angielskie zostały pobite. Ponownie pobite i ostatecznie rozbite. Jednak nasza armia poniosła duże straty w zasobach ludzkich, dlatego musiała wycofać się na własne terytorium w celu ich uzupełnienia. Gwoli jasności, tak, wszędzie byśmy uzupełniali nasze straty, ale na waszym własnym terytorium dzieje się to bez żadnych kar i jest najszybsze. Jako że wojna z Anglią przebiega całkiem dobrze, nasz władca zdecydował się do zatkowania Flandrii i dokończenia dzieła podboju tego dawnego księstwa. Tym bardziej, że nikt nie przyjdzie jej z pomocą. Urbanizacja Den Haag. Chłopi, rzemieślnicy oraz artyści i inni ludzie ze zwykłego ludu przeprowadzają się do miasta Den Haag. Prowincja jest w trakcie aktywnej urbanizacji i rzeczywiście chcemy dokonać rozwoju naszej produkcji. Wpłynie to korzystnie, ponieważ mamy tutaj sukno, jak i zwiększymy siłę handlu tej prowincji. Anglia ma miejsce chyba kolejna wojna domowa, ponieważ Londyn znajduje się pod okupacją pewnej rebelii, w wyniku czego doszło do zmiany dynastii na tronie. W grudniu 64 został zawarty następujący pokój z Anglią. W zasadzie wszystkie prowincje z regionu Pikardii zostały przekazane Holandii, Maine oraz dwie południowe prowincje angielskie zostały przekazane Francji. Pokój jest zawierany w grudniu, bo jak wiadomo, od nowego roku wszystkie kraje będą nas kochały troszeczkę bardziej i zapomną o tym, co się wydarzyło w latach poprzednich. A jak mówi przysłowie, gdzie krajów jest 5, tam dopiero powstaje koalicja. Przez co nasze prowincje poszerzyły się o porty w Calais. Jest to bardzo ważna prowincja handlowa. Tylko że Anglicy nie rozbudowali tych portów? Dlaczego? Flamandzka kultura stała się kulturą akceptowalną w naszym kraju. Został też zawarty sojusz z cesarzem austriackim. Było to super dla nas ważne, dlatego że kiedy macie sojusz z obecnie panującym cesarzem, w moim przypadku jest to Austria, to w momencie, kiedy podbijacie ziemię Holy Roman Empire, cesarz nie będzie żądał od was ziemi. Teraz przed Holandią kilka lat pokoju. W naszych miastach zostaną rozbudowane marketplace'y oraz porty. Ach, era sobie leci, a my bierzemy usprawiedliwienie naszych wojen. Rebelia w Calais, jak i po rebelii. Francja, nasz wierny sojusznik, wzywa nas do wojny, a naszym obowiązkiem jest na nią odpowiedzieć.
Niestety nasz sojusz z Królestwem Aragonu dobiegł końca, ponieważ zaszedł mariaż iberyjski, w wyniku którego Kastylia oraz Aragon mają wspólnego władcę, Enrique IV de Trastamare. W wyniku tej wojny zyskaliśmy bardzo dużo przysług u Francji, dlatego mogliśmy wpłynąć naszą dyplomacją na zwiększenie zaufania tego kraju wobec nas. Możliwe, że za chwilę przestanie żądać naszych terytoriów. Nasz wspaniały władca zdecydował się rozdać trochę tytułów do ziem, zwłaszcza tych podbitych, jak i rozbudowanych, oczywiście nie za darmo, by następnie zażądać ich zwrotu. W wyniku rozwoju naszych portów, naszych marketplace'ów, ogólnie nasi kupcy uzyskali najsilniejszą siłę w English Channel, co pozwala nam czerpać największe zyski w tym regionie. Następnie nasz władca zasponsorował szereg inwestycji w produkcję sukna. Wraz z rozwojem holenderskiej floty nadszedł czas rozwinięcia jej doktryny morskiej. I jako jesteśmy krajem nadmorskim z potężną flotą, my wykorzystamy naszą flotę nie do prowadzenia wojen, ale do handlu, do nawiązywania kontaktów z innymi krajami poza Europą i sprowadzaniu ich dóbr do Europy, na czym będziemy zarabiali. Wysiłki naszego rządu tymczasowo skupią się na centralizacji naszej biurokracji. Nasze prowincje będą dodatkowo rozwijane poprzez infrastrukturę, więc będą wymagały więcej umiejętności zarządzania. Rozwój infrastruktury w prowincjach jest naprawdę bardzo opłacalny. Niestety, mimo iż nasz kraj był bogaty i tolerancyjny, wybuchały wciąż w nim kolejne rewolty. Czyżby nasi dwaj najbardziej zaufani doradcy spiskowali przeciwko nam? Może lepiej się ich pozbyć. Tylko oczywiście w odpowiedni sposób, żeby móc ich ponownie zatrudnić. W końcu są zbyt tani i dobrzy, też są bardzo dobrzy. Nasz władca wiedział, że przed Holandią staje następujący wybór jej przyszłości. Jako że była otoczona przez pomniejsze księstwa Holy Roman Empire, która oczywiście mogła podbijać, mogła pójść drogą rozbudowy siatki szpiegowskiej, co ułatwiłoby te podboje. Jednak doszły go słuchy o nowym lądzie, gdzieś tam daleko poza krawędzią znanej mapy, odkrytym przez żeglarzy portugalskich, jak i kastylijskich. Może nadszedł czas, żeby Holandia sięgnęła nowych lądów, jeśli nie tych mitycznych, dalekich lądów, to może sięgnęła jednak dalszych brzegów Afryki. Nasz władca miał jednak silne przeczucie graniczące z pewnością, że skuteczna siatka szpiegowska zawsze się przyda. A dzięki naszej krajowej propagandzie może będziemy lepiej postrzegani za granicą. Następnie, kiedy już szpiedzy zaczęli działać, wypowiedział wojnę Brandenburg o podbój hejnatu. Do pomocy wezwał cesarza austriackiego. Chociaż ostatecznie Francję również wezwano, bo zauważono, że ta kierowała się w kierunku Burgundii. Oczywiście księstwo burgundzkie nie miało z nami żadnych szans. Za pieniądze zdobyte w wyniku wojny zbudowano potężny okręt flagowy, który ma odzwierciedlać ducha bojowego holenderskiej marynarki. Będzie on nosił prostą i przyjazną do wymowy nazwę. Nasza potęga urosła już tak bardzo, że możemy rozważyć Anglię jako naszego rywala na arenie międzynarodowej. Dzięki czemu wprowadzamy embargo na produkty angielskie. Świetne zwieści dla nas, zostaliśmy wybrani jako gospodarze Reichstagu w tym roku. Po rozbudowie naszych portów wprowadzono szereg udogodnień i rozwiązań handlowych, ale nie dla całego kraju, tylko w odpowiednich prowincjach, zwiększających siłę naszych kupców. Nasz kraj też już jest tak bogaty, że może sobie pozwolić na budowę nowych, wspaniałych kościołów. Wykorzystując okres pokoju w naszym kraju, dyplomaci organizują siatki szpiegowskie w rejonie Brabancji, żeby tutaj mieć roszczenia terytorialne do tego kraju. Holandia jest też tak bogatym krajem, że może sobie pozwolić na zatrudnienie najlepszych doradców. Oczywiście ci pracują już za połowę stawki. Naszym uzdolnionym szpiegom udało ukraść się mapę zachodnich mórz Afryki. I tak oto dążenia do rozwoju infrastruktury naszego małego, bogatego kraju osiągnęły swój punkt kulminacyjny, co już pozwala nam po bardzo niskich kosztach rozwijać nasze prowincje. Kolejnym razem ukradliśmy od Portugalczyków mapę Konga. Nasz władca rozpoczął również unowocześnianie naszej armii. W pierwszej kolejności rozpoczął od rozbudowy artylerii. Bizantyjscy uchodźcy, ale nie byli to byle jacy uchodźcy. To byli badacze, to byli myśliciele, to byli artyści. Bardzo chętnie ich witamy w naszym kraju. Odkryliśmy też wybrzeża Gwinei dzięki pomocy Portugalczyków. W 1488 roku nasz władca zdecydował się, że nadszedł wreszcie czas do podbicia Antwerpii, która jest bardzo ważnym portem handlowym w okolicy, ostatnim, który nie należy do
nas, przynajmniej w części kontynentalnej. Do pomocy wezwaliśmy Francję, z którą mamy już naprawdę dobre stosunki, a za chwilę będą tak znakomite, że Francja nigdy nie będzie miała roszczeń terytorialnych do naszych ziem. Stolica Brebancji upadła bardzo szybko. W podzięce za skuteczność działań naszych żołnierzy pozwoliliśmy im splądrować Antwerpię. W tej wojnie jest dużo pomniejszych księstw w okolicy, ale raczej nie będą stanowiły dla nas większego problemu. Dzięki działaniom naszej dyplomacji i budowie skutecznej siatki szpiegowskiej w Brebancji, podbicie jej praktycznie nikogo nie interesuje. No, praktycznie nikogo ważnego. I bardzo szybko zaprowadzamy tam naszą holenderską administrację. W całym kraju rozpoczęto też budowę sądów, co poprawi wydajność naszej administracji. Do naszego kraju zawitał utalentowany architekt. Czy uda nam się dzięki niemu zmienić nasz kraj, rozbudować go jeszcze bardziej? Po zabudowaniu Holandii kościołami nasz władca ściąga dodatkowe podatki. Nie wiem, czy wiecie, ale w momencie, kiedy zbudujecie kościoły na waszych prowincjach, to z palenia developmentu dostajecie więcej pieniędzy. A ja go palę, bo zbliżam się już do Gathering Capacity. O nie, po śmierci naszego znakomitego władcy wiele osób sięga po koronę. Czy wygra Willem VII, czy Kasper, który jest pretendentem do tronu? Raczej wygra Willem. Mam jakieś dziwne przeczucie. Narodził się nurt kolonializmu wraz z odkryciem nowego świata i rozpoczęciem procesu rozwoju kolonii w tamtym regionie. Dlatego nasz władca zintensyfikował działania w celu rozwoju naszej stolicy. A z tak wspaniałą stolicą staliśmy się jedną z potęg światowych. Dzięki działaniom naszej siatki szpiegowskiej udało nam się ograniczyć skutki złego postrzegania naszych podbojów na świecie. Wykorzystując wojnę francusko-angielską i to, że Francja nie odpowie na wezwanie Liège do wojny, no zaatakowaliśmy ten kraj, jak i ich sojuszników. Nasi przeciwnicy nie byli zbytnio bystrzy, rozdzielili się na mniejsze armie, które będziemy pokonywali po kolei. Z dumą muszę przyznać, że nasza holenderska flota właśnie potopiła angielską. Kryzys burgundzki. No za dużo tej Burgundii to nie zostało. Została zawiązana Unia Burgundzko-Austriacka, a w zasadzie Austriacko-Burgundzka. Francja chyba zdecydowała się nie walczyć o te kilka prowincji. Wybuchła reformacja protestancka. Jako, że Holandii nigdy nie było po drodze z papieżem, widać to po naszych relacjach, władca Holandii zdecydował się przejść na protestantyzm, tym samym poprzeć nowy ruch. Krzewienie nowej wiary rozpoczął od najbardziej rozwiniętych prowincji. Pamiętajcie, że gwoli przypomnienia, save z tej kampanii będzie dostępny dla wspierających, oczywiście z jakimś tam podziałem na lata, na Discord. Czas wesprzeć nasz handel masowy na Bałtyku, co nam może pozwolić zdobyć pewne bogactwa w Afryce. Z tym jednak poczekam. Protestancka wiara bardzo szybko krzewi się w Holandii. Zarówno dzięki gorliwości centrum religijnego, jak i działań naszych misjonarzy. I tak rozwinięto ostatnie porty, rozbudowano ostatnie prowincje, co pozwoliło nam się cieszyć bardzo dużym udziałem w kanale La Manche, osiągając niebotyczne zyski. W roku 1515 pod dowództwem naszego wspaniałego księcia Willema VII ziemie niderlandzkie zostały zjednoczone, co umożliwiło powstanie Wielkich Niderlandów, które bardzo ładnie się prezentowały. Niderlandy w Europie osiągnęły już praktycznie wszystko to, co mogły bez starcia z najpotężniejszymi krajami tego regionu. Dlatego dalszy kierunek tego kraju to pójście w zdobywanie ziem, do których raczej na razie nikt nie rości sobie pretensji. Przecież kto będzie pytał ludność lokalną o zdanie. Niderlandy postawiły po prostu na zamorską ekspansję. A jeżeli chcecie poznać wszelkie triki dotyczące kolonizacji i budowania kompanii handlowych, polecam tą miniserię hiszpańską, której dominuje nowy świat i tworzy gigantyczne transporty złota, praktycznie 10 000 golda co roku.